Cześć. Pomysł na serię takich materiałów chodził mi po głowie od dawna i w końcu po wielu miesiącach zwlekania, przymiarek, testowania różnych ujęć, szukania odpowiedniego statywu i efektów do premiera udało mi się zrobić pierwszy pilotażowy odcinek. W ramach tej serii prześledzimy różne wydania różnych starych gazet, magazynów Gambler, SGK, Top Secret, Reset czy Secret Service mam całkiem sporo, więc materiałów źródłowych nie powinno zabraknąć. Materiały nie będą polegać na zwykłym przekartkowaniu gazety i pokazaniu co w niej było. To znaczy to też będzie. Ale ja będę skupiał się na ciekawostkach, ciekawych cytatach czy cenach gier i sprzętu. Na start wybrałem Secret Service numer 34 z kwietnia 1996 roku. Do rzeczy. Na okładce omawianego numeru widzimy kart z gry Aliens, a redakcja chwali się, że jest na rynku już 3 lata. Po przewróceniu kartki widzimy całostronicową reklamę NBA Live 96 od IPS Computer Group. Wtedy był to jeden z większych graczy na naszym rynku, później firma połączyła się z firmą Mirage, dając początek spółce IM Group, która to później stała się Cenegą. Na stronie obok reklama CD Projekt. Zwróćcie uwagę na ceny gier. Średnie wynagrodzenie w 1996 roku wynosiło 873 zł. Natomiast dzisiaj, to jest w 2019, według GUS wynosi niespełna 5000 zł brutto. A ceny gier? Jak widzicie, podobne. A jeśli tak jak ja zastanawialiście się, kim jest Ann Hooper, to jest ona brytyjską pisarką, dziennikarką i seksuologiem, pionierem terapii dla kobiet z problemami płci. Na kolejnych stronach mamy spis treści i kolejną reklamę, tym razem sklepu Computerlandia. Moją uwagę przykuła podejrzanie niska cena Game Boya, zaledwie 183 zł. Sklep oferował też pecety z procesorem Next Gen NX586, o którym pewnie kiedyś zrobię dedykowany odcinek. Na spis treści nie poświęcam czasu, ale w rogu mamy jeszcze kilka ważnych informacji. Redaktorem naczelnym był wtedy Marcin Przasnyski, a nakład wynosił 136 tysięcy egzemplarzy. W wiadomościach ze świata można się dowiedzieć m.in. o drugiej cywilizacji, która się właśnie ukazała, czy Daggerfall, który miał się ukazać za miesiąc, czyli w maju. Nie ukazał się, gra zaliczyła 4-miesięczną obsuwę, a biorąc pod uwagę przydomek gry po premierze, Baggerfall, wydanie gry powinno się jeszcze bardziej opóźnić. Jak widać, Bethesda ćwiczyła swoje praktyki już od tamtych lat. Ten akapit był napisany chwilę po kupieniu Dooma na Switcha, który wymaga stałego połączenia z internetem. Gra z 1993 roku wymaga stałego połączenia z internetem w trybie single player. W dodatku ten port ma bugi, na przykład zawiesza się po wybudzeniu konsoli po dłuższym nieużywaniu. Wracamy do tematu. W sekcji newsowej znalazł się też segment z opisem Normalty, gry, która, cytuję, dysponuje niewiarygodnym systemem graficznym True 3D. Jedną z jego cech jest oczywiście to, że można kręcić głową na wszystkie strony. Koniec cytatu. Zdanie Amiga is not dead z trzema wykrzyknikami można było przeczytać we wstępniaku sekcji z newsami amigowymi. Nowości z Polski w tym segmencie to dwa produkty producenta Seven Stars, przygodówka Alfabet Śmierci i edytor tekstowy Pisarz oraz akapit o nadchodzących produkcjach LK Avalon. Przy okazji pochwalę się prezentem urodzinowym. Plakaty od pana Rachida Lotfa są naprawdę świetne, a przesyłka ze Stanów szła zaledwie 2 tygodnie. Część zachodnia to m.in. zajawka o grze Projekt X2, która, jak nie trudno się domyśleć, miała być kontynuacją części pierwszej i nie została na Amidze nigdy wydana. Team 17 postanowiło wydać ten tytuł tylko na PSX pod tytułem X2. Ale jak czytamy w Secret Service, wersja demo była dostępna na Amigę, redaktor wspomina, że jest pod jego wrażeniem. Dalej, redakcja podkreślała swoją obecność na rynku od 16 marca 1993 roku i kącik Gawędy bez fai, prowadzony przez legendę polskiego game devu Adriana Chmielarza, obecnie pracującego nad tytułem Witchfire. W kąciku można było przeczytać m.in. o tym, że autorka wywiadu z wampirem, Anne Rice, powinna zaskarżyć Sierrę o plagiat, jakiego deweloper miał się dopuścić w historii opowiedzianej w Gabriel Knight 2. Inny wątek traktuje o Windows 95
i o tym, jak ludzie na niego narzekają. Autor podsumował wpis słowami: do oponentów mam tylko dwa zdania. Raz, zanim skrytykujecie Windows 95, zobaczcie, czy przypadkiem nie macie jakiegoś dziwnego procesora, mniej niż 12 MB RAMu, albo starą kartę wideo. Dwa, i tak to nikogo nie obchodzi, bo cały świat przerzuca się na 95, life is brutal. Na kolejnej stronie mamy informację o prenumeracie. 12 miesięcy prenumeraty kosztowało 39 zł i 60 groszy. Żeby lepiej oddać realia finansowe tamtych czasów, zobaczcie, ile kosztowały różne produkty i pamiętajcie, że średnie wynagrodzenie, tak jak już wspomniałem, wynosiło wtedy 873 zł. Tips and Tricks, wyjątkowo skromne w tym wydaniu gazety, ale o wiele ciekawszy jest segment poniżej, czyli relacja z imprezy Playbox 96, gdzie Secret Service było jednym z wystawców. Przez chwilę, bo jak możemy przeczytać, ich stoisko zostało zmiecione przez napierających fanów. Stoisko zafalowało, strzeliły boczki, później kontuar, zaś na końcu sufit. Ciekawostką jest, że podczas tej imprezy pierwszy raz zaprezentowano grę Polanie, której reklamę widzicie stroną obok. Jeśli ktoś nie wie, Polanie to taki polski Warcraft. Przyjrzyjcie się reklamie, bo jest całkiem sprytnie zrobiona. Zwróćcie szczególną uwagę na wytłuszczone hasła. Wojenne rzemiosło, dowódź i zwyciężaj, wydmy. Kolejne strony to zapowiedź wydarzenia Labyrinth 96, czyli taki PGA tylko w 1996 roku. Nawet miejsce to samo, na ekran naniosłem mapkę z PGA 2019. Prezentacja wystawców i gier, jakie będą pokazane, zajmuje jeszcze kolejne dwie strony. Wreszcie zaczynają się recenzje. Pierwszą grą jest polska produkcja Scout Quartermaster ze stajni LK Avalon, czyli laboratorium komputerowego Avalon. Recenzja podsumowana była słowami: Scout jest ok, technicznie i treściowo lokuje się w czołówce polskich przygodówek, można grać. Faktycznie, gra była całkiem w porządku. Dalej mamy port gry Star Crusader na Amigę 1200. Gra zajmowała 10 dyskietek i była ciepło przyjęta nie tylko przez recenzenta Secret Service. Kupiec nie był już tak ciepło przyjęty i szczerze mówiąc trochę tego nie rozumiem, bo gra była świetna. Posiadałem swego czasu kopię na C64 i wspominam tytuł bardzo dobrze. Monster z następnej strony to wydana w 95 roku gra dumopodobna, która według Secret Service śmigała nawet na Amidze 500. Ja jednak tego nie potwierdzam, znalazłem jedynie informacje o wersji AGA. W każdym razie był to jeden z nielicznych FPS-ów na Amigę. Młodsi widzowie mogą nie zrozumieć, co w tym takiego niezwykłego, przecież sam Doom działał nawet na lodówkach, bankomatach, drukarkach czy kalkulatorach. Otóż musicie wiedzieć, że gry w stylu Dooma były na Amidze nie lada wyczynem i w dużej mierze brylowali na tym polu polscy programiści. Warto wspomnieć chociażby Cytadelę czy Za żelazną bramą, gdzie za dźwięk odpowiadał Adam Skorpik Skorupa, którego to mogliście usłyszeć na przykład w Painkillerze, Wiedźminie 1 i 2, czy ostatnio w Ancestors Legacy. Monster nie uzyskał wysokiej noty, recenzent napisał: gra kuleje głównie przez swój mizerny poziom wykonania programistycznego. W dalszej części mamy jeszcze kilka recenzji gier amigowych. Recenzja to chyba trochę na wyrost, bo wpisy mają czasami tylko dwa akapity tekstu. Nieważne, idziemy dalej, zerknijcie tylko na gameplay gry Wheelspin w wersji na Amigę 500. Trzeba przyznać, że wygląda całkiem przyzwoicie. Kolejne strony to kącik Krusty Klub. Jeśli ktoś całe życie mieszkał pod kamieniem i nie wie, to śpieszę z wyjaśnieniem, Krusty to jedna z postaci w Simpsonach. A co ma wspólnego z grami? Nic. Jedną z gier omawianych w tym wydaniu był Texter, gra, która najwyraźniej wyprzedziła swoje czasy przynajmniej o dekadę, bo była typową sieciówką nastawioną na kooperację. Kolejny ciekawy tytuł, jaki pojawił się w kąciku, to Tempest 2000, oceniony na 90%. Przewracając stronę, objawia nam się kultowy kącik o nazwie Combat Corner, czyli ulubiona część Secret Service dla wszystkich fanów mordobić, prowadzony przez Gulasza. Tym razem można było przeczytać o grach, które miały się w niedługim czasie pojawić na PC-cie, na przykład Battler na Toshinden, przy której redaktor podał liczbę wyświetlanych klatek i tak. Na pędzie 75 w 320x120 gra wyciskała między 16 a 20 klatek, a posiadacze 486, grający w rozdzielczości 320x200,
mogli liczyć na 12-16 klatek. Inny ciekawy tytuł to Katarzys. Ciekawy dlatego, że polski i nigdy nie wydany. Grę tworzyło studio Metropolis, na czele którego stał Adrian Chmielarz, o którym już wspomniałem. Co jeszcze ciekawsze, twórcy przeszczepili tytuł gry do zupełnie innej. W dalszej części gazety mamy dwie gry traktujące o piłce nożnej. Nie wiem, czy był to bug, ale jedna z gier, Action Soccer, nie posiada oceny, choć recenzja jest bardzo pozytywna. Su-27 Flanker, opisywany na kolejnych stronach, otrzymał zasłużone 90/100, choć graficznie nieco kulał. Co wytknięto w recenzji? Era symulatorów z wektorową grafiką przeminęła. Gracze zaczęli się już przyzwyczajać do oteksturowanych teatrów działań, czego dowód można znaleźć po przewróceniu strony. Recenzowany Eurofighter 2000 zgarnął notą 95/100 i w tamtych czasach wyglądał wręcz obłędnie. Co oczywiście wiązało się z wysokimi wymaganiami. Na 486 gra skakała nawet w 320x200. Na Pentiumach w takiej rozdzielczości była już płynna. Dostępny był jeszcze tryb, który w recenzji nazywany jest SVGA, ale tak naprawdę była to rozdzielczość 640x400, która SVGA nie jest. W każdym razie, aby raczyć się taką rozdzielczością, trzeba było posiadać procesor, tutaj zacytuję recenzję, który Intel specjalnie opracowuje na potrzeby tej gry. Nie wiem, szczerze mówiąc, co autor miał na myśli, zakładam, że chodziło o procesory MMX, które były już wtedy zapowiadane, ale Eurofighter 2000 nie posiada wsparcia dla tej technologii. Braindead 13 to kolejna gra twórców Dragon's Lair i jest utrzymana w tej samej konwencji. W gazecie wydrukowano cały opis przejścia. To jest cały opis przejścia tej gry. Lewo, prawo, góra i tak dalej. Na kolejnej stronie krótka, ale treściwa recenzja drugiej odsłony Gabriel Knight. Dalej mamy dużą recenzję / opis przejścia gry Timegate, którą recenzent zaliczył do gatunku gier alone'owatych, mając oczywiście na myśli serię gier Alone in the Dark. Opisywana gra wykorzystywała silnik trzeciej odsłony Alone i co ciekawe została wydana w Polsce szybciej niż na zachodzie. Sama gra zebrała solidną ocenę 85/100 i wyglądała naprawdę nieźle. Na dole krótka i nieco spóźniona recenzja gry Shivers. Kartkę dalej widzimy recenzję gry, która była prawdziwą petardą tamtego okresu, Wing Commander 4. W grze ponownie zobaczymy Marka Hamilla, dla którego by the way obecność w tej serii była chyba największym po Gwiezdnych Wojnach sukcesem. Hollywoodzka wręcz realizacja przerwników filmowych, których było całe mnóstwo, świetna grafika 3D, miodność, dobra muzyka, słowem hit. Kosmicznym zbiegiem okoliczności, kiedy pisałem te słowa, na drugim monitorze leciały u mnie odcinki serialu Lost, gdzie pan François Chau, który występuje w grze, odegrał też istotną rolę w serialu. To ten pan. The Dig nie spodobał się recenzentowi Secret Service, co mnie trochę dziwi, bo to świetna gra, a powodem słabej oceny mogło być to. Rozumiem, że ludzie tak inteligentni jak szefowie LucasArts mogli w ogóle nie mieć w rękach łopaty, nie do tego zostali przecież stworzeni, ale skoro było ich stać na zapłacenie wysokiej garzy Robertowi Patrickowi za użyczenie głosu głównemu bohaterowi, to mogli chyba podarować kilka dolarów byle wieśniakowi, aby ten objaśnił im, że przy wbijaniu łopaty w ziemię należy użyć nogi, a nie polegać tylko na sile grawitacji i własnych rąk. Faktycznie, kluczowa w grze Dig czynność nie wyglądała zbyt realistycznie, z drugiej strony nie pomyślałem o tym, dopóki o tym nie przeczytałem. Alien Virus z następnej strony jeszcze bardziej nie spodobał się redakcji. Gra uzyskała skromną notę 35/100. I niewiele lepiej wypadł Alien bazujący na znanym wszystkim filmie. Frankenstein w wykonaniu Interplay otrzymał dobrą ocenę i jak możemy się dowiedzieć, na procku 486 z zegarem 33 MHz działał płynnie. Przy Thunderscape recenzent zwrócił uwagę przede wszystkim na nudną rozgrywkę i niezły silnik graficzny. Zaraz obok widzimy recenzję Swords of Xin ze skandalicznie niską oceną. Tutaj małe wyjaśnienie. Swords of Xin nie było wcale szóstą częścią Might and Magic, co sugeruje recenzent. Był to zwykły mod. Może zwykły to za mało powiedziane, bo spodobał się twórcom serii tak bardzo, że wydano go przy okazji wypuszczenia na rynek trylogii Might and Magic.
o której można przeczytać niżej. Autor wpisu twierdzi, że jest tam aż 5 gier, jednak tytuł sugeruje, że jest to trylogia. Na płycie rzekomo miały znajdować się części od 3 do 6. Część 6 to niby Swords of Xin, który jak wspomniałem wcale nie jest szóstą częścią Might and Magic. To jest szósta część, by the way. Pewnie sobie myślicie, chwila. Matematyka się tutaj dalej nie zgadza, bo nawet gdyby policzyć mod jako pełnowartościowy tytuł, to i tak mamy tylko 4 gry, a miało ich być 5. To dlatego, że twórcy serii wpadli na całkiem niezły pomysł. Jeśli gracz posiadał część 4 i doinstalował część 5, to te dwie gry łączyły się i tworzyły byt o nazwie World of Xin. Jedną wielką grę z dodatkowymi questami itd. Z czasem New World Computing wypuściło World of Xin na dedykowanym krążku, m.in. z większą ilością dialogów. Okej, poświęciłem strasznie dużo czasu na Might and Magic, nadrobię to omijając kompletnie Cricket, który jak zakładam nie interesuje nikogo albo prawie nikogo. Millenia to tytuł z bardzo ciekawym pomysłem. Gra strategiczna, / symulator statku kosmicznego plus podróże w czasie. Wykonanie niestety szwankowało i dodatkowo recenzent narzekał na słabą szatę graficzną. Wayne Gretzky and the NHLPA All-Stars to pełny tytuł gry z legendarnym hokeistą i najwyraźniej było to całkiem udane wydanie, o czym świadczy nota 85 na 100. Na kolejnych stronach obszerna recenzja Battle Isle 3. I kolejny raz nie zgadzam się z tak słabą oceną. Tytuł wspominam bardzo dobrze, tak jak i wcześniejsze odsłony. W dalszej części mamy felieton na temat edytorów w grach i o tym, jak to one przedłużają zabawę. Na uwagę zasługuje Universal Military Simulator, czyli hardkorowy symulator pola walki, który powstał już w 1987 roku. This Means War to ciekawa pozycja choćby z tego powodu, że jest to RTS wydany już w czasach Windowsa 95, który do działania wymagał Windowsa 3.1. W nowszych okienkach oczywiście też działał. Co ciekawe, w intro gry jest wpleciony humorystyczny wątek, w którym gracz niby złapał wirusa i wyglądało to dla recenzenta na tyle realistycznie, że w to uwierzył. Zacytował nawet fragment Śniadania Mistrzów Kurta Vonnegutta Juniora. Ze strachu jądra schowały mu się do moszny. Po prawej stronie widzicie reklamę autoryzowanego dystrybutora pierwszego PlayStation firmy Lancer. Co tu dużo gadać, cena zwyczajnie miażdżyła. Warto wiedzieć, że firma Lancer była wtedy jedynym autoryzowanym dystrybutorem tej konsoli w naszym kraju. Kolejne strony to kącik gry TV i konsola, bo wtedy najwyraźniej potrzebne było odróżnienie. W sekcji SNES-owej nic specjalnego, jedynie Stargate wygląda przyzwoicie, a dodam, że był to w tamtych czasach mój obowiązkowy fragment lektury, bo posiadałem wtedy SNES-a. We wstępniaku kącika jego prowadzący, Gulasz, wspomina o tym, że Sony Polska dopiero od 1 czerwca zacznie sprzedawać konsolę PSX oficjalnie w naszym kraju. Wspomina też o dużym stoisku Sony Polska na imprezie Playbox, o której było kilka kartek wcześniej. Wychodzi na to, że polski oddział Sony utrzymał tradycję i dalej pojawia się na imprezach z dużym stoiskiem. Wtedy było to kilkanaście konsol, dzisiaj trochę więcej. Po zmianie strony można przeczytać kilka krótkich recenzji gier na Playaka, m.in. FIFA 96, czyli ostatnia FIFA, w której postacie były dwuwymiarowymi sprite'ami. Zobaczcie, jak wygląda gameplay z pierwszej FIFA na PlayStation. I ostatniej FIFA, czyli FIFA 2005. W części PSX-owej można było jeszcze poczytać m.in. o świetnym Wipeout'cie i równie świetnym Destruction Derby. Na Amigę CD32 opisano tylko dwie gry, wśród nich znalazł się Universe, świetna, ale już nieco stara przygodówka z Amigi. Chyba mam gdzieś pudełko. Wersja na przyjaciółkę 500 była po prostu prześliczna.
Sekcja z grami na Jaguara to m.in. Highlander, czyli taki Alone in the Dark, tylko nie Alone in the Dark. Gra bazowała na franczyzie Nieśmiertelnego, ale nie w filmie z Christopherem Lambertem, tylko na o wiele mniej popularnym serialu animowanym. Kolejna strona to reklamy, ale jakie? W związku ze sprzedażą 50 ton komputerów Action oferujemy specjalną 3% zniżkę na komputery i 10% zniżkę na gry. To ogłoszenie daje fajny wgląd w ceny komputerów w 1996 roku. Pełny zestaw z monitorem 8 MB RAM, dyskiem 850 MB i procesorem Pentium 75 to jak widać 3225 zł. Za to z procesorem 486 DX4 100 MHz i o 4 MB RAM mniej trzeba było zapłacić 2726 zł. W obu zestawach brakuje karty muzycznej oraz CD-ROMu, o systemie nie wspominając. Druga reklama to oferta kultowej wypożyczalni CMR Digital, która nie istnieje już od dawna, ale swego czasu każdy o niej słyszał, nie tylko mieszkańcy stolicy. Dalsza część gazety to opisy sprzętowe, a pierwszym sprzętem są gogle Eyeglasses. Zestawy do VR, czy to gogle, czy kaski, to przecież żadna nowość. Opisywane gogle są, jak podaje gazeta, trzecim zestawem obok CyberMax i VFX1, jakie pojawiły się na naszym rynku. Te stare zestawy VR mają przynajmniej jedną wspólną cechę z tymi dzisiejszymi. Cena z kosmosu. Kolejny opisywany sprzęt to CD32 Pro Module, czyli przystawka do konsoli CD32, która robiła z tego sprzętu Amigę 1200, ale kosztowało to rękę i nogę. Nie dość, że urządzenie nie było tanie, to było tak naprawdę skrzynką, do której trzeba było wsadzić oddzielnie kupione podzespoły. Ściągawka z cenami na ekranie. Stroną obok widzimy rzut okiem na Tuner TV i GlidePoint. Tak, znane wszystkim gładziki z notebooka sprzedawano kiedyś jako akcesorium dla peceta. Warto wiedzieć, że to właśnie firmie z Circu zawdzięczamy touchpady w laptopach. Recenzja programu Euro++ zaczyna się zdaniem, które słyszał każdy dorastający w latach 90. W dzisiejszych czasach, aby zdobyć dobrze płatną pracę, nie wystarczy samo formalne wykształcenie. Trzeba jeszcze znać języki. Dalsze strony to cała masa reklam. Microsoft oferował m.in. Lords of the Realm, całkiem niezłą strategię, która moim zdaniem zasługuje na wskrzeszenie. Dalej mamy kolejną reklamę CD Projekt, cena Mortal Kombat 3 nieziemska. Oferta sklepu Sagita daje nam wgląd w ceny gier na Amigę. Taki Sensible World of Soccer kosztował 84 zł. Zakładam, że była to najnowsza wtedy edycja. Stronę dalej, ten sam sklep przedstawiał ofertę gier na peceta, w tym wersje dyskietkowe gier. Na przykład Dreamweb za prawie 100 zł. Niewątpliwie najlepszą reklamą w całej gazecie jest ta. Już nadeszła nowa era, super gry bez komputera. Ale serce skradł mi dopisek na dole. Kup konsolę, zyskaj przyjaciół. Czyste złoto. Jeszcze jedna strona z reklamami. Tutaj zwróciłem uwagę na cenę Windowsa 95 na dyskietkach. 498 zł. Oferta Mirage Software, co ciekawe, zawiera jeszcze pozycje na Commodore 64 i Atari XE. Jest 1996 rok, przypomnę. Oko przykuwa pozycja Gwiezdny Menedżer. Brzmi jak jakiś fejkowy tytuł, ale taka gra faktycznie istniała i była... Gwiezdnym Menedżerem. Warto też zwrócić uwagę na cenę Atari Jaguara. 545 zł. Pamiętam, że za swojego Jaguara jakieś 3 lata temu zapłaciłem niecałe 1000 zł razem z grą Doom. I jeszcze jedna strona z reklamami, tym razem skupię się na najdroższej pozycji na całej stronie, a jest nią nagrywarka CD podwójnej prędkości za bagatela 3,5 tysiąca zł. Ostatnia już reklama w tym wydaniu gazety to oferta Bell & Bell. Pamiętacie, jak kilka stron wcześniej sprawdzaliśmy ceny pecetów, bez CD-ROMów, bez karty muzycznej i bez głośników? To teraz zobaczcie, ile trzeba było do ceny tych pecetów dopłacić, aby cieszyć się multimediami. Najtańszy CD-ROM 259 zł, karta muzyczna 299 zł i głośniki 99 zł, co daje razem plus 657 zł do ceny komputera.
Następne strony to manga, które zwykle przeskakiwałem. Nie zrozumcie mnie źle, lubię mangę, taką mangę. Takiej nie za bardzo, a w Secret Service mam wrażenie pokazywano głównie taką mangę. Przed nami ostatnia strona, ale za to jaka. Recenzja Duke Nukem 3D. I od razu zacytuję fragment. Chcesz zostać rzeźnikiem? Nie ma sprawy. Nowa gra a la Doom, Duke Nukem 3D, to jedna wielka jatka. Krew, flaki na suficie, walające się porozrywane części ciała, fruwające tułowia. Jest ostro. Bardzo ostro. Ot i cały numer. Wracam do robienia większych materiałów, a do serii Retro Przegląd Prasy wrócę za jakiś czas. Dzięki za uwagę, cześć!